Powiedzmy, że dane jest odwzorowanie T, które jest z Rn w Rn i wiemy, że T jest liniowe. Czyli wiemy, że T jest zadane przez mnożenie przez pewną macierz, nazwijmy ją macierzą A, czyli działanie T na X to jest mnożenie wektora X przez macierz A, to jest macierz N na N. Powiedzmy też, że wiemy, że T jest odwracalne. Odwracalne. No i może przypomnę, co to znaczy, że odwzorowanie T jest odwracalne. Otóż istnieje T do minus pierwszej, no, które też jest z Rn w Rn, dlatego że dla odwzorowania liniowego, prawda, ono dziedzina jest równa kodziedzinie, przeciwdziedzinie tutaj, czyli istnieje T do minus pierwszej, no takie, że odpowiednie złożenia T do minus pierwszej złożone z T to jest identyczność na Rn i T złożone z T do minus pierwszej to jest identyczność na Rn. No i może jeszcze przypomnę ten rysunek, prawda, w ogólności mamy dwa różne zbiory X i Y i mamy pewne odwzorowanie T. Tu jest T. T do minus pierwszej idzie w drugą stronę. No i sytuacja jest taka, że prawda, te dwa warunki mówią, że jeżeli wezmę dowolny punkt X, zaaplikuję do niego T, a potem do wyniku zaaplikuję T do minus pierwszej, no to wracam do tego punktu X, z którego wyszedłem, to jest, mówi o tym ten warunek, a ten warunek mówi, że również jeżeli wezmę dowolne Y, zaaplikuję T do minus pierwszej, potem T, to wracam do tego Y, od którego wyszedłem. I teraz zastanowimy się nad tym, czy też udowodnimy, że T do minus pierwszej też jest liniowe. Czyli T do minus pierwszej jest liniowe. I to dowód tego faktu będzie tematem tego filmu, że T do minus pierwszej jest liniowe. No i przypomnę może, co znaczy odwzorowanie liniowe. Tak? To znaczy, że jak T aplikuję do sumy dwóch wektorów X plus Y, to jest T od X plus T od Y. To jest pierwszy warunek. No i jeżeli pomnożę wektor przez liczbę, to mogę tę liczbę wyłączyć przed jakby znak odwzorowania. Tak? Czyli T od iloczynu wektora przez liczbę to jest iloczyn tego wektora przez wartość T od X. Prawda? Tutaj jest X, Y to są wektory z Rn. Natomiast A to jest liczba, czyli A należy do R. No dobrze, i T do minus pierwszej jest liniowe. Pytanie, prawda, czy T do minus pierwszej jest liniowe? No dobrze, czyli spróbujmy zobaczyć. No to oczywiście musimy jakoś skorzystać z tych warunków, czyli powiedzmy, że weźmiemy sobie dwa wektory, nazwijmy je A i B. No to wiemy, że T złożone z T do minus pierwszej w działaniu na A plus B, no to jest A plus B. Dla dowolnych wektorów A plus B, no to jest ten warunek, prawda? Identyczność, czyli odwzorowanie, które nie rusza żadnych elementów. Teraz możemy zapisać sobie A i B. No A i B to jest również identyczność na A, czyli A to jest identyczność na Rn w działaniu na A, czyli T złożone z T do minus pierwszej od A. No i podobnie dla B, czyli te dwa wektorki, tę sumę możemy zapisać jako T złożone z T do minus pierwszej od A plus T złożone z T do minus pierwszej od B. Czyli napiszmy tę równość, którą otrzymaliśmy. Teraz tak, T. No złożenie to jest najpierw działam T do minus pierwszej, potem T, czyli T od T do minus pierwszej od A plus B i nawias równa się T od T do minus pierwszej od A plus T od T do minus pierwszej od B. No ale T, teraz T było liniowe, prawda? No tutaj, czyli tutaj mam
suma t od pewnych dwóch wektorów, prawda? To jest mój wektor. To jest mój wektor x. Tu jeszcze jeden nawias. Czyli to jest mój wektor x, a to jest mój wektor y. Czyli widzę, że tu mam t od x plus t od y, ale ponieważ te było liniowe, to ja wiem, że ta rzecz jest t od sumy x i y, czyli t do minus pierwszej od a plus t do minus pierwszej od b. No dobrze, czyli mamy taką równość, czyli wykorzystaliśmy to, że t złożone z t do minus pierwszej to jest identyczność. No pewnie jeszcze musimy wykorzystaliśmy, prawda? Wykorzystaliśmy t złożone z t do minus pierwszej jest identyczność, nie wykorzystaliśmy jeszcze tego, no to teraz to wykorzystamy. Otóż możemy na obie strony tego równania podziałać odwzorowaniem t do minus pierwszej, czyli może podziałajmy odwzorowaniem t do minus pierwszej, czyli t do minus pierwszej od t od t do minus pierwszej od a plus b i nawias i jeszcze jeden nawias, prawda, to równa się t do minus pierwszej od no, tego, co mamy tutaj, czyli t od t do minus pierwszej od a. Nie, tego nawiasu tu nie ma. Plus t do minus pierwszej od b. I tu jest nawias zamykający argument t. Dobrze, a teraz wiemy, że składanie odwzorowań jest łączne, to w jednym z poprzednich filmów było wykazane, czyli to mogę napisać jako t do minus pierwszej złożone z t od, czyli to jest złożenie trzech odwzorowań, prawda? Czyli to, co tu jest napisane, to jest t do minus pierwszej złożone z t do minus pierwszej. O, tak to jest tutaj. I teraz ja wiem, że ja mogę ten nawias przerzucić na, mogę ten nawias przerzucić tutaj na to. Czyli mogę napisać, że to jest równe t do minus pierwszej złożone z t, nawias tutaj złożone z t do minus pierwszej. I właśnie tę własność wykorzystuję tu, czyli mam t do minus pierwszej złożone z t do minus pierwszej od a plus b, tak, równa się t do minus pierwszej złożone z t od t do minus pierwszej od a plus t do minus pierwszej od b. No dobrze, i teraz patrzę na mój warunek tutaj, że t do minus pierwszej złożone z t to jest identyczność, prawda? Wobec tego, czyli ta rzecz to jest identyczność i ta rzecz też jest identyczność. No, to jest odwzorowanie identycznościowe. Wszystko się odbywa na Rn. Wobec tego no, mogę opuścić to. Czyli to w działaniu na to jest po prostu ten argument. I otrzymuję następującą równość. T do minus pierwszej od a plus b równa się t do minus pierwszej od a plus t do minus pierwszej od b. Czyli pierwszy warunek liniowości odwzorowania odwrotnego. No, czyli mamy to. No, jeszcze musimy sprawdzić drugi warunek, czyli ten, prawda? T od ax, czyli t do minus pierwszej od ax i a t do minus pierwszej od x. No to zróbmy podobnie, prawda? Widać, że to będzie tak samo. Znowuż skorzystamy z liniowości odwzorowania t i wtedy otrzymamy liniowość odwzorowania t do minus pierwszej. Czyli postępujemy analogicznie, jak postępowaliśmy tutaj, tylko zamiast a plus b piszemy c razy a. Dobrze, czyli zobaczmy teraz tak. Piszemy t złożone z t do minus pierwszej od c a równa się c a.
I znowuż A jest wektorem, natomiast C jest liczbą. Dobrze, teraz A zapisujemy jako, T od, złożone z T do minus pierwszej od A, czyli tutaj to jest T od T do minus pierwszej od A, od CA, przepraszam, od C. Nie, właśnie nie. C mamy najpierw, prawda? A zapisujemy jako T od T do minus pierwszej od A. Czyli tu mamy C razy T złożone z T do minus pierwszej od wektora A. O, taką mamy równość. I teraz ponownie korzystamy z tego, że C jest że T jest liniowe. No jeszcze napiszmy wyraźnie. To jest C razy T od T do minus pierwszej od A. I teraz ponownie skorzystamy z liniowości T, to znaczy, że prawda, mamy taką sytuację po prawej stronie naszego równania i to A możemy wprowadzić tutaj do nawiasu argumentu T. Czyli właśnie to zrobimy. Prawda, niejako to C wprowadzimy, tutaj, czyli dostaniemy T od C razy T do minus pierwszej. No i teraz lewa strona ponownie, to jest T od T do minus pierwszej od CA. No i tak jak poprzednio dostaliśmy równość dwóch wartości argumentu T, czyli tak T od T do minus pierwszej od CA tak, równa się T od C razy, ten nawias niepotrzebny, T do minus pierwszej od A. I ponownie, jak poprzednio, przykładamy do obu stron T do minus pierwszej. Może na żółto, żeby zaznaczyć, czyli T do minus pierwszej od lewej strony, to będzie równe T do minus pierwszej od prawej strony, a tutaj mamy argument T do minus pierwszej, T najpierw, T od T do minus pierwszej od CA, raz, drugi nawias zamknąć, a tu mamy T od C razy T do minus pierwszej od A. I zamknąć. No i ponownie korzystamy z łączności składania odwzorowań, czyli to jest T do minus pierwszej złożone z T w punkcie T do minus pierwszej od CA i to równa się T do minus pierwszej złożone z T no, w działaniu na C razy T do minus pierwszej od A. No i wiemy, że to jest identyczność. To jest identyczność, to samo. I otrzymujemy drugi warunek liniowości T do minus pierwszej, czyli T do minus pierwszej C w działaniu na iloczyn wektora przez liczbę, tę liczbę możemy wyłączyć przed znak odwzorowania niejako. I to jest drugi warunek, prawda? I te dwa, oba warunki liniowości są spełnione, wobec tego T do minus pierwszej jest odwzorowaniem liniowym. Zatem T do minus pierwszej to też działa z Rn w Rn, jest odwzorowaniem liniowym. No, skoro tak, to wiemy, że T do minus pierwszej jest zadane przez mnożenie wektora przez pewną macierz, prawda? Każde odwzorowanie liniowe jest zadane przez mnożenie wektora przez pewną macierz, no i B jest macierzą n na n. I teraz zobaczmy, jaką własność ma ta macierz B względem macierzy A. Wiemy już, że T, a T na A, T na X,
było dane przez mnożenie przez macierz A. No to teraz zapiszmy te dwa warunki, że T do minus pierwszej jest odwrotne do T. Wobec tego T do minus pierwszej od TX to jest X, no a to jest T do minus pierwszej od AX. No i wiemy, że składanie odwzorowania odpowiada mnożenie macierzy, czyli to jest B razy A. Macierz, która jest iloczynem macierzy razy wektor x. No to dla każdego wektora x B razy A na x to jest x i wiemy, że z tego wynika, że B jest macierzą, B razy A jest macierzą jednostkową, czyli BA to jest macierz jednostkowa n na n. Teraz, jeżeli wykorzystamy tę drugą tożsamość, drugie złożenie, czyli t złożone z t do minus pierwszej, no to otrzymamy t od t do minus pierwszej od x no, równa się a razy b razy wektor x. Czyli to jest to samo, co... Czyli a razy b to również ma być wektor x. Czyli a razy b na x jest również wektorem x, czyli a razy b też jest macierzą jednostkową, czyli a b. No i widzimy taką macierz b, nazywamy macierzą odwrotną do a, czyli b jest macierzą odwrotną do a, no i oznaczamy ją przez a do minus pierwszy. Czyli wiemy już, że odwzorowanie odwrotne jest zadane przez pewną macierz, przez macierz odwrotną do A. No i pytanie, jak znaleźć taką macierz odwrotną do danej macierzy, no ale o tym będzie w następnych filmach.